Witaj w czwartym module kursu dotyczącego podstaw konserwacji instalacji elektrycznych. Dziś zajmiemy się zasadami przeprowadzania pomiarów rezystancji izolacji. Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe eksploatowanie instalacji elektrycznych. Dobry stan izolacji gwarantuje ochronę przed dotykiem bezpośrednim, czyli przed porażeniem prądem elektrycznym. Sprawdźmy, w jaki sposób należy przeprowadzać pomiar rezystancji izolacji. Czynnikami mającymi wpływ na rezystancję izolacji są wilgotność atmosfery, temperatura, napięcie, przy jakim przeprowadzany jest pomiar, czas pomiaru oraz czystość powierzchni materiału izolacyjnego. Optymalną temperaturą, przy jakiej należy wykonywać pomiar rezystancji izolacji, jest 20 stopni Celsjusza. Jeżeli pomiar ten wykonywany jest w temperaturze innej niż 20 stopni Celsjusza, jego wynik należy przeliczyć przy użyciu współczynnika przeliczeniowego K20, który podaje tabela. Kable z izolacją polietylenową mają wysoką wartość rezystancji izolacji, na którą nie ma wpływu temperatura, dlatego nie ma konieczności przeliczania wyniku pomiaru. Prąd upływu przez izolację nie jest proporcjonalny do napięcia w całym jego zakresie. Ze wzrostem napięcia rezystancja maleje początkowo szybciej, potem wolniej, po czym się ustala. Po przekroczeniu granicy wytrzymałości następuje przebicie izolacji i rezystancja spada do małych wartości lub zera. Pomiar rezystancji izolacji należy wykonywać napięciem wyższym od nominalnego zgodnie z wymaganiami przepisów podanymi w tej tabeli. W przypadku, gdy wynik pomiaru rezystancji izolacji ma wartość mniejszą od podanej w tej tabeli, należy powtórzyć pomiary, przy czym instalacja powinna być podzielona na szereg grup obwodów. Pomiary należy przeprowadzić dla każdej grupy obwodów w celu ustalenia obwodu o obniżonej wartości rezystancji izolacji. Pomiar rezystancji izolacji należy wykonywać przez taki czas, po którym wartość wskazana przez miernik jest stała, ponieważ zmiany fizyczne i chemiczne zachodzące w materiale izolacyjnym pod wpływem pola elektrycznego i przepływającego prądu powodują, że wartość rezystancji izolacji przez pewien czas stopniowo wzrasta. Odczyt wyniku pomiaru następuje po ustaleniu się wskazania, około 0,5 do 1 minuty. Odpowiednie warunki przeprowadzania pomiaru rezystancji izolacji to temperatura 10 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza, wilgotność 40% do 70%, czysta i sucha instalacja. Pamiętaj, pomiary rezystancji izolacji powinny być wykonane w instalacji odłączonej od zasilania po odłączeniu odbiorników miernikiem na prąd stały przy obciążeniu prądem 1 mA. Rezystancję izolacji należy mierzyć między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uzierniającego. Do celów tego pomiaru przewody czynne można połączyć razem. W pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie pożarowe, pomiar rezystancji izolacji powinien być wykonany między przewodami czynnymi. W takim przypadku rezystancję izolacji należy mierzyć między kolejnymi parami przewodów czynnych, między każdym przewodem czynnym a ziemią. Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN mogą służyć jako połączenie z ziemią. A co w przypadku, kiedy możliwe jest, że ograniczniki przepięć lub inne urządzenia mogą mieć wpływ na pomiar lub mogą się uszkodzić? Należy je odłączyć przed wykonaniem pomiaru rezystancji izolacji. Jeżeli odłączenie takich urządzeń jest niemożliwe, wówczas napięcie pomiarowe dotyczące danego obwodu może być obniżone do 250 V/dC, natomiast rezystancja izolacji powinna mieć wartość co najmniej 1 megaohm. Graniczny błąd pomiaru rezystancji izolacji wynosi 30%. Jako poprawnie wykonany pomiar przyjmuje się taki, którego błąd nie przekracza 20%.
Wykonując pomiar rezystancji izolacji instalacji oświetleniowej, należy złączyć wszystkie wyłączniki oświetleniowe i wyłączyć zabezpieczenia obwodu, aby pomiar obejmował całą instalację łącznie z częścią sufitową obwodu oświetleniowego. To już wszystko na dzisiaj. Zapoznaj się koniecznie z pozostałymi materiałami umieszczonymi na platformie.